Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto orzechowe z jabłkami. Potrzebować będziemy 3 jajka, szczypkę soli, szklankę cukru, szklankę jogurtu, 3 szklanki mąki pszennej, 3/4 szklanki oleju, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, szczyptę soli już dodałam, kurkumę oraz 0,5 szklanki zmielonych orzechów. Połówki jabłek. Jabłka obrałam, wydrążyłam gniazda nasienne, skropiłam sokiem z cytryny. I teraz jajka z cukrem ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. Dolewam jogurt. Dodaję olej. Proszek do pieczenia oraz wodę. I całość mieszam. Muszę sobie pomóc, bo... O, i całość dokładnie mieszam. To musi mieć jednolitą konsystencję. Świadczy o tym, że już jest dokładnie połączone. I teraz do miseczki dodam niewielką ilość kurkumy i odłożę tak 1/3 ciasta. Jeszcze sobie zbiorę brzegi. Przemieszam i tak 1/3 ciasta. A do pozostałego ciasta dołożę orzechy. I dokładnie pomieszam. Tak, ciasto mam z orzechami połączone i teraz pomieszam ciasto z kurkumą. I już będziemy wykładać oba ciasta. Formę 17 × 27 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia i wykładamy połowę ciasta orzechowego. Tak się starajmy, aby ta połówka rozprowadzamy po całej powierzchni i na tym cieście orzechowym układamy połówki jabłek. W zależności jakie te jabłka mamy, ja wybierałam raczej jabłka mniejsze, a możemy położyć cząstki jabłek. Ja się starałam, aby te jabłka były mniejsze. I układamy całą powierzchnię jabłek. Jeszcze parę zostało. I na te jabłka wykładamy... Aha, jeszcze miałam jabłka. Opruszamy kakao. I na jabłka wykładamy ciasto z kurkumą. Teraz wykładamy ciasto z kurkumą. Też starajmy się, aby to ciasto równomiernie rozprowadzić, aby to ciasto było w każdym
jabłuszku. I na to ciasto dajemy ciasto pozostałe z kakao, z orzechami. I mamy ciasto orzechowe z jabłkami. Będziemy te ciasto piekli około 50 minut w 170 stopniach. Te starajmy się pokryć całą warstwę. I ciasto orzechowe powędruje do piekarnika. Ciasto orzechowe z jabłkami wędruje do piekarnika. I tak oto wygląda ciasto orzechowe z jabłkami. Posypałam ciepłe ciasto z tartą czekoladą. Możemy posypać cukrem pudrem, możemy zrobić lukier. Ja posypałam z tartą czekoladą. I tak oto wygląda ciasto orzechowe z jabłkami. Prawie tutaj nie mamy jabłka, ale następne będzie jabłuszko. O. Tak wygląda orzechowe ciasto z jabłka. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto orzechowe z jabłkami.